Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rozmawiam z zastępcą dowódcy opolskiej obrony terytorialnej, panem Sławomirem Śmigulcem, który jest także członkiem Stowarzyszenia Obrona Narodowa Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz uczestnikiem projektu szkoleniowego Lekka Piechota Obrony Terytorialnej. Strasznie długie i skomplikowane to tytuły, jak u cara jakiegoś. Jest pan zastępcą dowódcy opolskiej obrony terytorialnej. Proszę pana, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje stworzyć obronę terytorialną na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej. Na Opolszczyźnie będzie w niej służyć ponad 1000 ochotników, między innymi i pan. Kim pan jest? Dlaczego chce pan zostać partyzantem? Należałoby chyba zacząć od tego, iż nie partyzantem, a żołnierzem przyszłej obrony terytorialnej. Z zawodu jestem menadżerem, pracuję w prywatnej firmie, z wykształcenia jestem prawnikiem. Jestem człowiekiem aktywnym zawodowo, o ustabilizowanym życiu rodzinnym i jestem osobą, która posiada pewną świadomość obecnej sytuacji polskiej obronności, odczuwającą braki w wyszkoleniu, chcącą te braki nadrobić, chcącą szkolić się z wiedzy wojskowej, tym samym przysłużać się innych, przekazywać dalej tą wiedzę, działać na rzecz społeczności lokalnych i kraju. Ja celowo użyłem tego sformułowania tak trochę prowokacyjnie, że będzie pan przyszłym partyzantem, no bo wyobraźmy sobie godzinę W. Wchodzą jakieś zielone ludziki i tacy ludzie jak pan organizują się i co? I wychodzą w pole, wychodzą bić się z agresorem. Co się wtedy dzieje? Jest godzina W, wojna. Tutaj należałoby się odnieść do sytuacji przyszłej, docelowej. Osoby takie jak ja w przyszłości mają wejść w skład Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, w skład Wojsk Obrony Terytorialnej. Zatem wszelkie działania takich osób będą uregulowane odpowiednimi procedurami na okoliczność mobilizacji. No i w żaden sposób nie można wyobrażać sobie, że osoby wyszkolone, nawet posiadające broń, jak to ma miejsce w przypadku członków naszego stowarzyszenia i projektu szkoleniowego, będą gdzieś z tą bronią się poruszały, samodzielnie działały. Natomiast wszystkie te działania będą na pewno skoordynowane i właściwie zorganizowane przez wojsko w ramach struktur wojskowych. To znaczy, mam to zrozumieć w ten sposób, że wybucha wojna i wy po prostu żegnacie się ze swoimi żonami, kobietami, dziećmi, bierzecie mundury, które macie w domu, bierzecie broń i udajecie się do najbliższej jednostki wojskowej, aby oddać się w ręce wojska, tak? Znaczy pod dowództwo. Myślę, że można to w ten sposób traktować, zresztą zgodnie z zapisami Konstytucji czy ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Każdy obywatel jest zobowiązany bronić Rzeczpospolitej. Pan ma broń w domu? Tak, tak mam. Co to jest? To są karabinki z rodziny AKM. Kałasznikowej? Z rodziny AK. Tak. Wersje cywilne, samopowtarzalne wersje AKM-ów, polskiego Tantala. Tak, jak najbardziej jest to broń palna bojowa. Znaczy bojowa w sensie zdolna do rażenia celów, natomiast o charakterze sportowym, gdyż na posiadanie takiej broni pozwalają przepisy ustawy o broni i amunicji z 1990. Tak, wypytuję o tą broń, bo pan już ją ma, a tak jest. W myśl projektu tej ustawy wasza formacja ma być wyposażona w broń maszynową. Ja rozumiem, że trzeba czymś zabijać zielone ludziki, ale to jest jednak duża odpowiedzialność dawać cywilom broń maszynową. I ja bym chciał jeszcze raz podkreślić, że nie będzie to dawanie broni cywilom, tylko cywilom w rozumieniu przyszłych Wojsk Obrony Terytorialnej i tak jak obecnie żołnierz zawodowy otrzymuje broń z przydziału, tak samo przyszły żołnierz obrony terytorialnej otrzyma broń, w tym wypadku szczególnie niebezpieczną, samoczynną, samopowtarzalną i będzie to odbywało się na takich zasadach jak obecnie. Myślę, że skoro teraz nie rodzi to jakichś wątpliwości, czy żołnierz jest niebezpieczny ze swoją bronią, w przyszłości będzie podobnie.
We mnie nie rodzi, ale są środowiska, w których rodzi bardzo duże obawy. Między innymi opozycja oraz media kibicujące opozycji, które już rozgłaszają, że staniecie się prywatną bojówką Antoniego Macierewicza do rozprawy z opozycją polityczną, na przykład z KODem. Portal Tomasza Lisa czy Gazeta Wyborcza lansują tego typu tezy. Kibolskie bojówki i tak dalej, i tak dalej. Jak pan się do tego odniesie? Tu wydaje się, że należałoby podzielić te kwestie na jakby dwa osobne wątki. Z jednej strony pewne komentarze mogą wynikać z niekompetencji, nieznajomości sytuacji, z niezrozumieniem różnic pomiędzy obecnym stanem rzeczy a przyszłym, kiedy wszystkie osoby, które oni mają na myśli, będą stanowiły struktury sił zbrojnych RP, czyli będą takim samym wojskiem, będą wojskiem, które działa pod rozkazami, w strukturach dowódczych, będą to żołnierze po przysiędze działający w oparciu o przepisy prawa, o regulaminy, o procedury wojska. Więc trudno jest, nie przypisując takich motywacji i obecnym wojskom, przypisywać je przyszłym wojskom obrony terytorialnej. Z drugiej strony, ja mógłbym tutaj odpowiedzieć za siebie, można to odbierać jako pewnego rodzaju ataki na przeciwnika politycznego, który, no, przyznam z przykrością, że jako pierwszy zabrał się za formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej realnie. Czyli szlachetną ideę obrony terytorialnej, bardzo szlachetną, tak wykorzystuje się w sposób cyniczny w walce politycznej. Tak? Tak bym to skomentował. No bo nie sądzę, aby w innych krajach dziennikarze bali się swojej obrony terytorialnej. Szwajcaria, co drugi mężczyzna ma broń i jest powoływany w razie godziny W. W Stanach Zjednoczonych Gwardia Narodowa, Norwegia. Wiele przykładów. Proszę pana, skąd w młodych Polakach to zamiłowanie do szkolenia się w boju? Przecież tu nie chodzi o zwykłe strzelanie się na kulki. Macie świadomość tego, że jak wybuchnie prawdziwa wojna, to będziecie się bić naprawdę i naprawdę ginąć? Tu odniosę się po kolei. W pierwszym wypadku mógłbym odpowiedzieć za siebie, skąd to zamiłowanie do szkolenia w boju. No, i dla mnie jest to kontynuacja wzorców i ideałów z czasów dzieciństwa, wzorców nabytych w trakcie wychowania poprzez kontakt z literaturą, filmem, nie tylko zresztą polskiego pochodzenia. Jest to także kontynuacja wcześniejszych aktywności typu sporty walki, ideowa kontynuacja tamtych działań. W przypadku innych kolegów, no być może istotną kwestię będzie tutaj miał wzrost świadomości co do złudności poczucia bezpieczeństwa, co do tego, że sojusze są nietrwałe, że lepiej liczyć na siebie, być przygotowanym niż liczyć na innych i niż liczyć na pozytywny rozwój sytuacji, który no, może się nie zdarzyć. Pan jest menadżerem w prywatnej firmie. Kim są inni pana koledzy z obrony terytorialnej? Tutaj nasze grono jest bardzo zróżnicowane i to czasami przyprawia właśnie o dumę i pozytywne odczucia. Jesteśmy menadżerami, przedsiębiorcami, prawnikami, informatykami, pracownikami kolei, pracownikami górnictwa, studentami, żołnierzami zawodowymi. Widzę, że pan sobie tutaj wypisał nawet. Ja słyszałem, że i ksiądz jest w waszych szeregach. Gdzieś tam się pojawia na strzelnicy. Być może. Przyznam, że nie spotkałem się osobiście. Chłopcy ze strzelcami mówili. Rozumiem. Proszę pana, a dlaczego, skoro tak bardzo kochacie mundur i szkolenie wojskowe i taktykę, podchody, maskowanie się w terenie, to po prostu nie pójdziecie do wojska, na zawodowych? Tutaj odpowiem trochę anegdotycznie. Jeżeli ktoś lubi grać w kręgle, to czy od razu powinien zatrudniać się na kręgielni? Dla mnie zrozumiałym jest, że są różne aspiracje, że ludzie mają różne oczekiwania życiowe. Nie wszystkie jest w stanie spełnić wojsko. Również chęć włączenia się w podobne działania przychodzi na różnym etapie życia. W związku z tym dla niektórych pewne ścieżki są już zamknięte. A co na to wasze rodziny, które na pewno na razie traktują to jako pewnego rodzaju aktywność, no, półsportową, powiedzmy, ale przecież gdy pomyśli się o tym, że jak wybuchnie wojna, to wy pójdziecie na front, no to chyba inaczej się na to patrzy.
Dla rodzin oczywiście jest to pewnego rodzaju uciążliwość, ponieważ na czas szkolenia jesteśmy nieobecni w domu, natomiast no, one mają świadomość. Natomiast mają świadomość, że jeśli wybuchnie wojna, jeśli będzie jakiś konflikt, to i tak jako rodziny nie unikniemy skutków tego. Więc one również zresztą tutaj po naszych tłumaczeniach rozumieją, że lepiej być gotowym i umieć odnaleźć się w tej rzeczywistości, niż zderzyć się z nią niegotowym ze znacznie gorszymi skutkami. I ta pańska wypowiedź niech będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmawiałem ze Sławomirem Śmigulcem, zastępcą dowódcy Opolskiej Obrony Terytorialnej. Ku chwale ojczyzny, panie Sławomirze. Ku chwale ojczyzny. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.